Uciekamy. O! Yo, yo, yo! W dzisiejszym odcinku pojedziemy tam, gdzie Skibidab-dab grasował, czyli w miejsce, gdzie była ogromna toaleta. I właśnie w tym miejscu Skibidab-dab podobno się pojawiał. Chodził im wiecie dobrze gdzie. Dokładnie. Ała, moja kamerka! Macie zarobić bez no! No! Macie za klipy, tam jest to miejsce, w którym było widać skibadoba! Kurde, jak ty się wijesz! Bo się boję, że znowu przyjdzie do mojego kibla! Widzowie! Widzowie! Słuchajcie mnie, legendy krążą o tym miejscu takie, że były toalety miejskie, był kibelek i czy nie były kibelki. I te ludzie z każdego zakątka świata przyjeżdżali specjalnie na wycieczki, żeby zobaczyć te właśnie kible. Ale wiecie co w pewnego dnia się stało? Kasia, może im powiedz! Legenda krąży o tym, że tutaj kible... Kible gadały do ludzi, jak oni szli siusiu i... Ludzie do kiblów mówili? Do psychopatii, do psychiatryka! No właśnie, słyszeliście? Słyszeliście taką przerażającą historię kiedykolwiek? No właśnie, wiecie, na czym polega skibidub-dub? Tam człowiek jest toaletą. Patrz, płyn do kiblów. Ja mówiłem! Mamy poszlakę, czyli faktycznie to były toalety, ludzie nie kłamali. Chodź, poszukamy, czy ktoś tu jest. Hej mała, chcesz się przejechać? Mam tutaj kierunkowskazy, titek. Titek nawet masz? Zaczynajmy! Wow, aleście by fajna. I teraz sytuacja jest taka. Kupiliśmy se drona, ale na auto już nie starczyło. Na iPhone'a też jeszcze było. Wiu, wiu. Ej, lecisz! Dobra Kasia, muszę dzisiaj zrobić skibidoba. Pamiętasz co było ostatnio, co mi zrobił? Z pośladki. No, macnął mnie. Ale dobra, to było kiedyś i nieprawda. A teraz jesteśmy tu i teraz. Teraz i teraz jest prawda. Dobra! Cicho! Kasia, na początku są góry Spongeboby! Jezu, dawno Kasia nie było nic ze Spongebobem. Jakie Spongeboby? No jakieś pianki różowo-żółte są takie. Kasia, tam chyba są te toalety, raz, tam były chyba te toalety, ale poczekaj. Zobaczmy wszystko od początku. Tutaj oni to wyburzyli, Kasia. Ale, to jak ale nie powiedzieliśmy widzom, czemu to wyburzyli. Widzowie, słuchajcie nas. Widzowie, oni wyburzyli ten teren z tego względu, że tutaj ludzie się nie mówiliśmy chyba, nie? Ale dobra, mamy skrelozę. Oni tutaj wyburzyli ten teren, ponieważ było to bardzo niebezpieczne. Teraz robią muzeum Skibidaba, ponieważ on tutaj grasował i rozdupcał wszystkim pośladki. Naprawdę i to autentycznie. Autentycznie. I ludzie tu się bali, którzy tu nie przyjeżdżał i to splajtowało. Potem to było w ruinie i teraz oni to chcą odbudować i zrobić tu muzeum Skibidab-dab. I widzowie, nie mówcie mi, że to fake, bo to nie fake. Dobra, lecimy dalej. Ej, są Kasia koparki i są koparki. I no tyle, koparka z koparką koparkuje się. I kopią dziurę. I kopią, i tak kopią, że kopią. Dobra, stożki są. Kasia, jestem na matematyce, czy jestem, kurczę, oglądam skibidab-dab? Wszędzie są stożki, górki, ścieżki i koparki. Ja nie chcę tak skończyć. Może to moja przyszłość będzie. A wiesz co, a może zamiast latać do góry, to może byśmy tak zniżyli się, bo... Czekaj. A możesz mi powiedzieć, jak to niby kiedyś wyglądało, że co tam była wielka hala, tak, tam wszędzie tak, były toalety? Tak, i toalety były. Wszędzie? Tak, i można było kupić magazyny z na przykład papierem toaletowym, takie na przykład papiery toaletowe w dolarach, dolary takie, albo takie ręczniki z I love poop były. Serio, takie, to był tutaj najlepszy klozet w Europie, tak mi się wydaje. I największy, Kasia, tutaj wiesz ile prądu było i wody zużywało się, może dlatego też to usunęli. Kurczę, ja nie wiem. Masakra, okej, dobra. Górę, Kasia, tam nic nie było, to może przejść na te pola. Może... Ale to jest to śmieszne, nie? Bo toalety przy tym? Przy czym? No tak, bo wiesz ile tu osób chodzi do tego sklepu? To wiesz, każdemu jeszcze się siku, tak? No to w końcu musi gdzieś załatwić swoją potrzebę fizjonomiczną. Dobra, okej, tutaj mamy... Jo, patrz, tylne wyjście było! Ale to do ciężarówek, Kasia, jest. Czyli na przykład na ciężarówki przyjeżdżał ten ogromny papier toaletowy, bo tu nie były zwykłe rolki papieru toaletowego, to były takie ogromne rolki. Wiesz, bo różni ludzie przychodzili, albo więksi, albo mniejsi, tak? Do każdego musiał się dopasować. Widzowie, to nie śmieję, to jest real talk. Jak ty coś powiesz. Dobra, zobaczmy tutaj. Okej, są jakieś opony, jakieś budynki. Tam wytrawiają ciężarówki i o dziurka! Tutaj Kasia był ten toalet wielki! Bo był tu taki jeden toalet wielki i to jest tu! To są trzy rury, Kasia! Aż jak się wodę spuszczało, to musiał być wodospad! Jezu, ale musiało komuś pocisnąć tam. Ale do czemu? To przecież on by tam wleciał, ten człowiek, do tej toalety. Nie, bo mówię ci, są ludzie więksi, są mniejsi, ale tak? Ale aż tak wielki był? No. Wielki był, aż że aż tam się nie mieścił, do tego wielkiego toaleta? O czymś innym pomyślałem. Patrz! Są rury! Odprowadzające kup. Toalety są, ale nie czuję takiego zapachu brzydkiego już. No to popadło, ma Kasia, w ruinę, tak jak mówiłem, oni splajtowali. Ale to nie mogło być przecież tylko śmierdzić, przecież jak to była śmierdziało normalnie strach. Jak to była toaleta najlepsza w Europie? Dlatego splajtowała, bo potem już nie była, bo ten skibidoptup straszył. I nawet jak przychodził woźny, chciał czyścić toaletę, to go straszył! I nie było toalety, rozumiesz? I wszystko tu było zrośnięte kupą i kupą. Wielka kupa była! I teraz Dawid Czech to sprawdza. Tak! Co tam się dzieje? A widzę Spongeboby tylko góry. Jak oni tam na tę górę weszli, te Spongeboby? Jak oni tu je zanieśli? Nie mam pojęcia. Co tu się dzieje? Są drzwi otwarte! Może nas zaprasza! No to weź z tym dronem tam, jak ci zaprasza. Ja, no co ty? Ja wlecę dronem takim! Są kable, Kasia, ale patrz, są rury, patrz! I to od tej dużej kupy rury leciały. Tu, to, o, widzisz? Te, to, o, tu. Serio? Tak, ale, o, jest jakaś literka P. Ale to skąd ty tam się tak znasz na tym? Byłeś tam kiedyś, robiłeś tam coś kiedyś? Ciekawe są literki, Kasia, P i on, pion, pion! I co to pion? Pion. Nie wiem. Może piona? Może skrót od czegoś. Pionem... Pionmly... 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 Pionmlyki... Pionmlyki... Są literki! Pionmlyki... Ej, może to po innym języku jak... Pionmytlki... Pionmongli... A może coś się stanie? Kasia! Kasia, czemu ja to mówiłem? A może ty jakąś klątwę na nas... Co? Dron mi sam wleciał tam! Jak mam wylecieć? Ej, ja się tak zamyśliłem, że ja tam leciałem! No i co teraz? Oj, cofam! Co ty teraz zrobisz? Ja wycofałem! Co? Sam tam mi dron wleciał! Klątwa! Pionmykliki! Może już tego nie gadać, co? No! A jak to jest klątwa, że się zrobi to w coś? Okej... Dobra... Może polecieć na ten budynek, gdzie były te wszystkie te toalety. Bo Kasia trochę się uspokoiła atmosfera. Ej, jak tam były toalety? Bo tam się zagęściła. Wiesz jak, co, gdzie. Dobra, popatrz. Tu te kible były ogromne. Tu była wielka wentylacja. Ale Kasia, gdzie ten skibidop zniknął? No właśnie, mamy go szukać. No ale, no spoko, i on może będzie w sercu budynku, czyli gdzieś na środku. Nie, on może być tam, gdzie najwięcej toalet było. Bo patrzysz, dziura i skibidop jest, nie ma. Nie ma zero skibadoba i to jest... A to właśnie, może on się nie wszystkim pokazuje. A jak? A może go usunęli, to ta koparka go wywiozła gdzieś? No ale gdzie oni mogli go wywieźć? Koparka by nikt toalety nie wyniosła! Dobra, weź, no, bo już... on by się nie dał wynieść. Dobra, nie dałby się wynieść. Okej, spoko, to skaże toaleta, a nie jakiś kurczę człowiek jakiś, to ucieka na nogach. Ale no właśnie, on straszy ludzi, usady. Dobra. By się go bali. Nie, już się zaczynam denerwować. Chodź na tej tutaj toalety ogromne jadę. Chyba lecisz. Dobra, lecę. Jedna toaleta, dwie... Patrz, zostały tylko fundamenty po tych, Kasia, toaletach. Tu już nie ma tych toalet takich normalnych. One... Nie, pozostały dziury, Kasia, po tych toaletach. Są dziury po toaletach, tam widzę. No są, no. Jest! Mamy coś, Kasia, mamy poszlaki. Ten? Tak, mamy trop. Są tu normalnie po klozecie dziury. Widzę, możecie to sami sobie zauważyć. Jest! Patrz, Kasia, na środku taki kibel jest. Patrz, na środku, Kasia, taki kibel jest. To policja? Ej! Słyszeliście? Na nas. Ej, Kasia, było słychać syreny policyjne! A tu nie ma nigdzie. Kasia, może to jest znak, że FBI nas śledzi, że powinniśmy stąd uciekać. Ej, FBI! Ja z dupem dronem, Kasia! Słyszałaś? FBI przyjeżdża po nas! Nie! Kurwa, szybko, Kasia! Zatrzymają cię i zobaczysz... Pod jakim pozorem, że szukam talenty, bo mi się chce? No właśnie! Nie uciekaj, oni cię już namierzają. Oni już wiedzą, gdzie jesteś. Gdzie jest agent FBI? Dawid. Kasia, tam był jakiś człowiek w okularach takich czarnych jak FBI? Agenci, no. Kasia, agenci na nas, FBI nas będą polować. Spodziewaj się czarnych panów z domu jutro. Dawid, ale gdzie ty się chowasz przed nim? Przecież on będzie cię widział. Kasia, poczekaj, może agent FBI będzie. Jak będzie? On cię musi, Dawid, on cię nie widzieć, cię musi. Wow! Co to był za krzyk? Skibidab-dab. Co? No on! Ale co, było go widać? Tak, popatrzył się z góry. To nie są już żarty, uciekajmy, kurwa! Tak, nie są... Dawid! Jedź! Jak mam jechać? Dawid, ale coś ty zrobił! Jak mam jechać? Normalnie po polsku! Pchaj tego drzemka! Ty musisz go poprowadzić, bo tu nikt prawa jazdy już nie ma. Uciekamy. O! O! Jest! Wow! Przemknęliśmy, Kasia! A jeżeli nie, teraz nie zapalę, to jesteśmy wolni! See you later, alligator!